Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Fael, a ze mną jest tak tutaj ze mną, tak wiecie, prywatnie Body. Podix, to ja. O, Jestem siema. z Faelem od Ale w roku. jakim sensie? Tak? No. O, siema. Dobra. Ogólnie dzisiaj sobie zagramy w Company of Heroes Multiplayer w dwójkę. A nie, sorry, to jeszcze jest jedynka. W Multiplayer 2 kontra 2 zagramy sobie z komputerkiem na poziomie normalnym. Ale czy normalny to jest rzeczywiście, to bym się mógł spierać, bo raz nas pocisną, nie? No, jesteśmy bardzo dobrymi graczami w tą grę. Tak. No, już w sumie przyjmujemy. Ale ogólnie tutaj chodzi tak jak w poprzednim moim odcinku o dominację nad mapą. O, to dobrze, Czyli bo w... przed chwilą graliśmy na zniszczenie bazy i było. No, zniszczenie bazy o wiele więcej czasu zajmuje. To jest moim zdaniem bez sensu trochę. I był kompot. Kompot, no. Jak to się mówi na Śląsku? A, tam na wsi. No. Dobra, muszę już wyśle inżynierów, albo nie, niech oni będą. Dobra. W jaką idziesz, jakie idziesz drzewko rozwoju? Ja pójdę znowu w kompanię pancerną. Ja w artylerii, bo ci saperzy to tacy. Ten Churchill jest taki beznadziejny. No, jest beznadziejny, zgodzę się. Sam Churchill nie, ale ten jest czołg. beznadziejny, jest. No, on w sumie tak, Jest zdradził nas. gówniany w sumie. I wiesz, może się spierać, ale jest gówniany. Kącik historyczny. Dobra. Bo ja słyszałem, że oni mieli, Brytyjczycy mieli bardzo mało dywizji i nie mieli jak pomóc Polsce. Tak. No nie wiem, tak ostatnio słyszałem. To nie znaczy, że to jest prawda. Przecież Francuzom wysłali 100 tysięcy żołnierzy na pomoc, których potem wycofali. To właśnie wycofali. No bo oni naśladowali Francuzów, że się boją. Ha, no tak. Dobra. To To jest realistyczne. no, tak, realistyczne. To jest Wehrmacht, czy Panzerwaffe, czy Jedna mała frakcja to jest kaczka? Panzerwaffe, a druga to jest Wehrmacht. Panzerwaffe głównie cechuje się tym, że ma więcej takich Więcej wozów. cech, Więc więcej cech. więcej ma cyców. A to lubimy. Rozumiem, O, że tam tak. orasz już nieźle. Mój koks. Tak? Już tam Oram widziałeś. pola. No nie przyznawaj się tak chodzi. A musisz wywalczyć o ten punkt główny. Oram pole. Ej, beznadziejnie zrobiłeś ten bunkier, no, człowieku. Nie jest bunkier. Tutaj mamy chronić, a ty zrobiłeś tam bunkier. Ale nie, ja chronię ten punkt. No ale to właśnie masz ten główny punkt chronić, nie? Tak, ale zaczekaj, no bo muszę odeprzeć najpierw. I Jak co, nie potem ten odeprę, to i bunkier tak. zburzysz? No, nie. Gdzie jest mój G-Pol? Jest. Ale się jara, jak jest słowo zniszczyć. Zniszczysz go? Nie, już nowy motorek dodała. No nie, no zajęły mi, no. Oj, 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 oj! Nie, nie, nie mogę nastawić co temu. Panowie, panowie, nie róbcie wsi. Nie róbcie miasta. Dobra, cofnę. Panowie, nie róbcie miasta. Dobra. Ty no, trochę mi się... Oj, 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 oj. Oni się ukryli w budynku. No dobra, to będzie trudno. Komputer jest naprawdę mądry. Oj, oj, oj. Umbrella, czy dziś się wycofa, czy przetrwa? O, to jest pytanie. Gdzie przetrwa? No i dostałem baty trochę. O, to jest Albo pytanie. Nie, mam pomysł. Niech oni wyjdą. Zrobię może bunkier. Niech osłania tutaj. Ej, jest zajebiście. W tym czasie... O, ten. Słuchaj. Ci moi dosięgają do budynku. Dobra, ale przegrywamy. No dobra. Spokojnie. Ej, zobacz to, tu mają bunkier. Nie, no jak przegrywam? Ej, to mają bunkier. O, nie wiem, jak, to, jak ci moi tutaj przeszli. I tutaj jest ten bunkier. Ja nie wiem w ogóle, jak to się dzieje, że oni mają tak szybko tej bunkier sobie na przykład. No przecież ty też możesz mieć szybko bunkier. O. Nie wiedziałem, no kurde. No i teraz i nagranie. Jakbyś wiesz, że szybko bunkier. Dobra, to od nowa. No nie, już pyskuję.
Dobra. O, jestem pyskowany. Myślemy tutaj. O, tu niech będą jeszcze worki z piasku. Jak tam sobie radzisz? Dobrze, znaczy na kampie. No tak, ale dobrze byłoby to i rozstawiam bazę tutaj bliżej. Właśnie, tak, tylko tam podbijam i tam jest są ci. Body ma możliwość, powiedzmy, przenoszenia swojej bazy, bo ona jest na kółkach, że tak powiem. Gdzie ty masz tę bazę ze stroną? O, tutaj. Jest na kółkach, przez co można przenosić się. Miotacz ognia. Płomienie, miotacz ognia z budynku. To jest coś. Moja sąsiadka tak robi przez okno. Dobra, rzućmy granata w ten budynek. Trzeba tutaj wypłoszyć tych Niemców. O, motorinka. Ładnie z taką, z takim przejęciem mówisz Niemców. 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 A tutaj zrobię punkt obsługi rany. Oh yeah. Będą walki. To będzie świetny bunkier. To będzie świetny bunkier. Dobra, a jak tutaj wygląda sytuacja? Dobrze. Świetny bunkier. A, okej. Okay. Czyli znowu idę w kibercinkę. Mam jesteś pierwszy. Co? Teraz w posterunku tak się nazywał pies. Tego komendanta. Kurde, to kemru stawi. No spoko, no. Ej, ale ten bunkier by mógł tu rozklepać, nie? Ja tak chyba bunkę nie rozwalę. Enemy unit down. Kutwa, snajper do mnie strzela. Chyba. Dobra. Centrum wsparcia wojskowego. Przeduszą mi ciało. O, co tu jeszcze mogę zrobić? Tu niech będą poduszki. Dobra. Wiesz co, na razie nie wypadamy źle. No wiem, ja tutaj mam ostre walki. Dobrze, że masz przejęty ten na środku punkt. Bo nie mam te ostre walki. Dobra, tutaj potyczka się toczy. Ale chyba pięknie. Headshot chyba był. Dobra, no to zbudujemy. A ja polecę sobie może zwiadem i coś im spróbuję tutaj dogryźć. A ja sobie snajperka chyba zakutuję. Snajper 340. Ojojoj, saperzy. Dobra, snajper. Mogę przejąć chyba. Dobrze, jest dobrze. Zaczynam mieć przewagę. O nie, o nie, o nie, o nie, cofaj się! Czemu? Nie, 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 mówiłem do sapera. Rzućcie granatę, chłopaki. Pięknie, jeszcze jeden tylko. Dorwijcie dziada. O, shit! Nie wiem, jak to się stało, moja piechota oberwała ostro. Po prostu nie zwracałeś uwagi może, jak to tam u nich się dzieje. Nie, nie, nie. Przed chwilą coś wybuchło. No, nie jest to prawda. Ja mam takie bardziej takie podchody, takie... A ty masz tutaj ostrą awalkę po prostu. O, Niemcy wyszli. Aha, tu jest medyczny bunkier. O Jezu. To sobie miejsce wybrali. To ja robię okopy. Dobra, wysyłam mu armię. Armię. Spoko. Our supplies are in. Field repair is now available. Understood. Okay, give me eyeballs. Panie, czemu jest napisane plus 2 punkty doświadczenia, jak giną moi, nie? Ready. Moving. Yeah! Kto mi nawala z moździerza, no? Ojojoj. Dobra, jest cienko, straciłem wszystko. Co za gnojek nawala z moździerza? Prawie wszystko. O, jest! Odzyskałem moją jednostkę przez medyków. Jakoś.
No i schowali się tam w budeczku. Łatwizna idzie. My nie idziemy nigdy, tak? No domu. My są udzielę ci wsparcia. A, dziękuję. Jezu, Niemcy! No nie, Niemcy. O, dobrze, dobrze. Dobra, ja mam dwie jednostki już. Gdzie są ci moi? Dobra, są. Przyjmujemy to szybko! Dobra, ja przyjmuję. Osłaniaj mnie. Już, idę moimi jednostkami. Musimy to wykorzystywać, póki mamy szansę. W sensie każda minuta liczy. Sekunda to byłaby przesada. Dobra, jak mi, co mi tu... No nie, zmarnowałem tą sekundę, no. Jak te szkopy mi tu trują dupę, no. Oj. Co jest? Gdzie są niemoździerze? No właśnie, gdzie są moździerze i fajnie byłoby się sklepać. Dobra, pięknie tam bufiec sobie radzi. I słuchaj, puszujemy. Właśnie o to chodzi, że nie kampimy, nie? Tylko napieramy, póki mamy okazję. O, idą. Puszuj, nie? Enemy unit down. Tak, tylko no ja mam trochę... Napierdalaj. Nie będzie Niemiec pchnął twarz. Jak mówiłem. Jeszcze. Dobra. Jeszcze. Tych wypędziłem. Pięknie. Dobrze jest. Wiem, wypycham ich. Ready for the crowds. We'll have them back to full strength in no time. Infantry reserves en route. Reinforcement proceeding. Kurde, nie mam gdzie postawić tego, dobra. Zaraz będę Shermany robić. Ready for message. Dobra. Co ty budujesz? Karabin maszynowego, fajnie. Tak, bo tutaj nie mogę ci przejmować. A nie mają, zobacz ten bunkier medyczny tutaj. Ty to rozwala. The enemy stands at 300 points. A, jest dobrze. My zawsze jesteśmy na początku dobrze na miejscu. Ale zobacz, ale teraz powiedzmy idziemy ciągle naprzód, przyjmujemy im tereny i wiesz, będziemy mieli dużą przewagę. Ej, zobacz, tutaj przyjmują. Tak. Już biegnę. Trzeba puszować. Mamy na przykład teraz sporą przewagę, moim zdaniem. Moim też. Ja musiał się cofnąć. Ja się musiał cofnąć i moje jednostki uleczyć, bo jest tak... O, tu są moździerze pieprzone, patrz! No to teraz napieprzamy to. Dobra, uciekają. Tam jest... Kurde, co weź tu jeszcze kogoś przywołaj. Już. Tu, oni mają tu gówno marmy w sumie. Bo ja muszę cofać swoich już. Gdzie są moi saperzy? Tu. Biegną. Oj, jest ostro. Moi saperzy zaraz wiadą. Ja się cofam. Oj. Kto to? A.
Jest inna jednostka, ojojoj. Masz tu mnie jak... Tu się patrz, tu się utrzymuje tylko. Enemy unit down. Piękny granat. Dobra, wszyscy moi zginęli. Będzie słabo. Granaty, granaty panowie. To priorytet. Dobrze. Dobrze. No to... Tu mi wjeżdżają na dół. They have 200 points. Enemy unit down. Ach, bro. O, zrobię haubica, żeby móc... Musisz tam sobie radzić, no. Tylko muszę trochę oszczędzić. Zrobię Shermana i tam od razu do ciebie jadę. O, moi się uratowali. Bo jak medycy czasem uratują moich. Dobra, mam jedną, już jedną jednostkę ci wyślę do pomocy. Niech tu będą. Zamówię, zabić. Tutaj jest obstawione. Ej, uważaj, tutaj szkopy są. Fuck, jakie... Jak oni tymi moździerzami pieprzonymi. No, to ich tutaj główny broń widzę. No nie, no patrz, no wszystkich mi rozpoczynają. Jest rad. Jadę już Shermanem na pomoc. Mam nadzieję, że to ci pomoże. I dwie jednostki piechoty. Ja mam czołgę wyjeżdżam. O, trzy jednostki piechoty. Dobra, teraz kolej na mnie, żeby zaszalał. Szaleństwo. Dawaj, Sherman! Pokaż, co tu rządzi. Pokaż, co tu dawaj, 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 czyść, czyść, czyść. O, tam! Moździerze, moździerze! Zaznacz mi! Dwie jednostki moździerze. Wycofują się, jeszcze ten. Ładunek rozpryskowy na nich. Oni lecą na razie. Enemy unit. Dalej, dalej! I... No dalej! Ale widać, że szanują te jednostki, nie? Bo wiedzą, że znaczy... Nie, naprawdę, to normalny jest, powiedzmy, no dosyć trudny. Tak, i jest mądry. Losing ground out there. Ładnie ciszy. Nie, trochę może ciszy grę. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Mówię, przejmuj tereny, póki jest okazja. Hej, ja tutaj otrzymuję. Ty tam przejmuj, a ja tutaj będę tym czołgiem osłaniał, powiedzmy. Dobra. Zaraz dokończę haubica. Będą mogli nieźle. Enemy has 100 points and counting down. Co tam się dzieje? Chyba ja jadę tym, Shermanem. O kurde. Dobra, ładunek rozpryskowy robimy. To jest dobre zawsze. O. Kurde, w ogóle tu ciała jak się rozwalają tutaj na kawałki, dopiero teraz to zauważyłem. Kurde, świetnie jest wyglądane grę. Tak. Takie małe szczegóły są bardzo... A trzeba wreszcie rozpierdolić ten bunkier, no. Zobacz, tak. Bo on tutaj cały czas był ten bunkier. Ale no wygrywamy, jest dobrze. Bardzo dobrze. Dawaj się, bro. Dobra, on sobie tutaj rozwalił. Dobra, 25-punktówka. Uderza. Nie, o nie, jeszcze dobra. Nie. Powiedz, jak będzie gdzieś artylerię wysłać, to no, gdzieś tutaj gdzie... jest. Tu jest. Wysłać to tam? Nie wiem, prosto mówię, tu jest. Ostrzał? Tu moździerz tu jest. Możesz wysłać. Dobra, jest, rzeczywiście, patrz.
Ale wystrzelili. Tylko że fajnie jakby trafili. Bo na razie jak patrzę to tam daleko jest. Wiesz co? Oni byli gdzieś mnie po środku. Pierwszy ten, mają już pojazd. Gdzie jest mój Sherman? Ten pierwszy. Dobra, tu jest. O, ty może go flankuj z tej strony. To ja się cofam, ja zaraz. Jeden na jeden. Uj. A ty oflankujesz. I go rozklepiesz. Tym. Napierać, napierać. Wąt z tych ja ziem, Niemcy. Robię im tam nalot. M26 Pershing, heavy tank, on route. Wezwałem jeszcze. O, widzisz, zwyciężasz. Widzisz, jaka rozrywka? Nie przynieśliśmy wstydu rodzinom. Ładnie wygraliśmy. Pięknie. Jest dumna, za zadzwonię do cioci. Zobaczmy sobie, do babci. To cioci, do babci. Babci, mamo, wygrałem w kopalni of Heroes, dajcie kasę w nagrodę. 20 minut. Żeby mnie zmotywować. 20 minut. No i dalej jak na nagranie, także dziękuję. Ale zobacz. W statystykach ma lepiej ten komputer jeden. No. Dobra. Dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. To był Company of Heroes Multiplayer z Bodixem. Body, pożegnaj się. Na razie wszystkim. Pozdrawiam. Cześć.